Pychy będą miały swój odcinek Welostrady. Co prawda realna data jej powstania to rok 2026, jednak już dziś wiadomo, że inwestycje sfinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Tyska autostrada rowerowa ma być jednym z najdłuższych odcinków łączących miasta metropolii, bo ma liczyć 14 km. Jej trasa ma przebiegać terenami leśnymi, począwszy od węzła przy DK86 na granicy z Katowicami. Fatima Orlińska. W Tychach jest już ponad 60 km dróg rowerowych, a kolejne są w budowie. Na Welostradę czekają zwłaszcza ci, którzy na rowerze próbują jeździć do Katowic. Do Tychów na rowerze się dostać, bo jeździłem na Katowice bardzo często. Jest ciężko się dostać, ale taka autostrada byłaby ułatwieniem. Dla mnie dobra. Tak od czasu do czasu tam jeżdżę, nie? I po tych lasach to dość ciężko się jeździ po tych szutrowych drogach. Trzeba jechać na Podlesie i asfaltem. Do Kostuchnej na przykład i tam na Ochojec. Pierwszym krokiem do powstania Welostrady będzie powstanie jej koncepcji, która będzie podstawą do przygotowania przetargu na projekt. Koncepcja musi zakładać m.in. przebudowę obiektów inżynierskich. Budowę ma sfinansować metropolia, która dorzuci też ponad 40 tysięcy złotych do powstania koncepcji. Chodzi o częściowe wykorzystanie dawnej linii kolejowej, która przebiegała wzdłuż trasy numer 86 pomiędzy Giszowcem a Tyskim Czułowem. My mamy już zapowiedziane kilkadziesiąt milionów złotych z Unii Europejskiej, dokładnie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na kilka z odcinków Welostrad i ta Welostrada się świetnie wpisuje w te fundusze. Chodzi o to, że jest to odcinek łatwy do realizacji pod kątem własności. Nie występują też kolizje z drogami poprzecznymi. Odcinek rowerowej autostrady ma mieć 14 km i będzie jednym z najdłuższych z tych planowanych w metropolii. Trasa łącząca tutaj Tychy z Katowicami będzie rozpoczynała się na Giszowcu. Dziś tutaj w rejonie wyjazdu na Tychy i mamy o tyle dobrą tą koncepcję, że ona pobiegnie wzdłuż ulicy DK86 przez Murcki. Ma prowadzić przez las, przecinając nieczynną linię kolejową. Kolizyjnie przez tutaj ulicę Bojarzyńskiego, dość ruchliwa w kierunku Kostuchny i wyskoczymy w tym momencie od Giszowca na Czułów, gdzie włączy się Welostrada w sieć miejskich, tutaj już dróg rowerowych miasta Tychy. No i tym sposobem mieszkańcy będą mogli szybko, nie jakby kluczując po lesie, przeskoczyć wzdłuż głównej drogi DK86 z Tychów do Katowic i odwrotnie. Biorąc pod uwagę średnią prędkość poruszania się rowerzysty i ukształtowanie terenu z Tychów do Katowic, pokonanie trasy Welostrady powinno zająć około godziny. Bardziej zaawansowanym może zająć to o połowę krócej. Trasa przez Murcki powinna usprawnić podróżowanie również rowerzystom jadącym w kierunku Sosnowca czy Mysłowic. Szacuje się, że całość będzie kosztować blisko 30 milionów złotych.